Szczęść Boże, coś wam powiem. Rozpoczynając dzisiejsze rozważanie, zastanów się chwilę, czym dla ciebie jest modlitwa? Obowiązkiem czy przyjemnością? Czasem przegadanym, czy raczej spotkaniem z dobrym Bogiem, który otacza cię swoim ciepłem? Jest to ważny punkt wyjścia do naszego zatrzymania się nad Słowem. Każdy z nas inaczej bowiem przeżywa swoją duchowość. Mamy swoje ulubione teksty z Pisma Świętego, swoje modlitwy, swój czas i miejsce na rozmowę z Bogiem. Mimo wszystko wielu dalej ma wątpliwości, czy dobrze się modli. Nie da się także ukryć, że wpływ ludzi na nas jest duży i ulegamy pewnej presji ze strony otoczenia. Zapominamy, że modlitwa ma być moim osobistym spotkaniem z Bogiem, to ja mam czuć się komfortowo. Warto napomnieć, że modlitwa osobista różni się od uczestnictwa chociażby w Eucharystii, w której ważny jest porządek i jedność postawy. To jest jednak odrębny temat. Wracając do tego, czy dobrze się modlimy i do prośby jednego z uczniów skierowanej do Jezusa, który powiedział: Panie, naucz nas się modlić. Sięgniemy do słów świętego José María Escrivé, który powiedział: Nie umiesz się modlić? Stań w obecności Boga. Jeśli tylko zaczniesz mówić: Panie, nie umiem się modlić, bądź pewien, że już zacząłeś modlitwę. Modlitwa ma być szczera. Opiera się ona na relacji ojca z dzieckiem. Kiedy mamy jakiś dylemat i pytamy taty, jak się z nim uporać, to nie udajemy niczego. Po prostu chcemy jego rady, bo jest on dla nas ważny. To samo powinno tyczyć się Boga. W końcu jest dla nas ważny. Staramy się jemu być posłuszni i żyć tak, by niczym go nie zasmucić. Zobaczmy, że kiedy dzieci rozmawiają ze swoimi rodzicami, to całym sobą, mową i ciałem wyrażają siebie. Odkrywają to, co czują w swoim sercu. Modlitwa też ma w sobie coś z intymności. Zobaczmy, że Jezus odchodził gdzieś od uczniów na bok. On wyznaczył nowe ścieżki dla modlitwy, bo w końcu Jego zjednoczenie z Ojcem jest najlepszym przykładem tego, czym jest modlitwa. Modlitwa Pańska jest jedyną w swoim rodzaju. Każdy z nas inaczej ją odczuwa. Nieraz wypowiedzenie tych słów jest bardzo dla nas trudne, zwłaszcza wtedy, gdy się z czymś nie zgadzamy, a mamy powiedzieć: bądź wola Twoja. W innym momencie staje się dla nas ukojeniem i sprawia, że to, co mówimy, daje nam wytchnienie. Wchodząc w treść tej modlitwy Ojcze Nasz, odnajdujemy tam równowagę. Poznajemy ją, a ona dla nas staje się pokarmem. Poznanie jej głębi sprawia, że umiemy z niej korzystać w każdych warunkach. W końcu uwielbiamy w niej Boga, zawierzamy całe nasze życie. Szukamy tam wsparcia i otrzymujemy przebaczenie, kiedy powinien nam się noga. A do tego uczymy się spoglądać na innych tak, jak jest naprawdę. Jak na bliźnich, którzy mogą nas zmienić, a nie jak na wrogów, którzy chcą nas zniszczyć. Te słowa, które przekazał nam Jezus, uczą nas prawdziwej miłości Boga i bliźniego. I zarazem odkrywamy, że Bóg również chce być kochany przez wszystkich, ale to my musimy ludziom oznajmić. W końcu jesteśmy do tego powołani, by nieść światu orędzie miłości. Każda prośba, które wypowiadamy w tej modlitwie, jest wielką sprawą. Jest przeniknięta zawierzeniem Bogu i dziękczynieniem za Jego miłość. Czyż więc możemy modlić się, nie będąc w takiej chwili szczerym? Niech Pan wam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.